Cześć, z tej strony Klaudia. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj mam dla Was tutorial kolejnej figury z grupy początkującej na rurce. I dzisiaj w sumie pokażę Wam trzy wersje tej figury, bo ja trzy wersje tej figury znam i ta figura nazywa się Polstradl. Pierwsza wersja tej figury jest na podłodze. I ona wygląda tak, że po prostu kładziemy sobie jedną nogę na podłodę, drugą nogę musimy zawrócić do góry, no i po prostu na kciuki mamy w ten sposób. I tylko tyle. I później po prostu stajemy, łapiemy się, zarzucamy nogę, no nic prostszego. Jedynie niektórzy mogą mieć problem z zarzuceniem tej nogi, wtedy należy się mocniej odchylić. Teraz jest mniejszy szpagat, który nie brzydzi wygląda, ale przynajmniej mam ciągle zarzucić tę nogę. Druga wersja również jest na podłodze. To, że ona wygląda w ten sposób. Czyli tak jakby przybliżyć do tej rurki, jakby całkowicie przy tej rurce. W ogóle się nie oddalamy, musimy mieć pełny szpagat, jakby zgodnie z linią rurki. Czyli jeśli nie jesteście w stanie zarzucić tej nogi, ale jednak macie szpagat, to znowu możecie się odchylić, zarzucić nogę, tylko dopiero podciągnąć. Ale jeśli jesteście w stanie, to zarzućcie tę nogę od razu. I trzecia wersja, ona już nie jest na podłodze, tylko jest na rurce. I wygląda tak, że to wykonujemy w ten sposób, zarzucamy jedną nogę na rurkę, drugą możemy dać do tyłu, jeśli nam się chce, zrobić to ładnie. Jeśli nam się nie chce, no ja bym ją do góry. I sobie też się możemy przyciągnąć, możemy się zostawić, możemy tak robić za daleko, możemy blisko, jak kto chce. Możemy się nam w sumie chwycić, jak nam się to podoba, jeśli nie jedziemy na zawody. Jeśli jedziemy na mistrzostwa, wtedy musicie zobaczyć na tej karcie, jak konkretnie macie się tam złapać, ale jeśli nie, to po prostu łapajcie się, jak chcecie. Skoro to są figury z grupy początkującej, to raczej jeszcze na zawodzie początkujący osoby nie jadą. Dlatego po prostu możecie zadać się na jak chcecie. I możecie to również w ręce obrotowej, ale tylko ta część na ręce, bo tak się za bardzo no, ciężko aż tak będzie zakręcić. No po prostu stoicie. Ale możemy to zrobić na rurce obrotowej. Ten sposób. Okej, to już tyle na dzisiaj. Jeżeli film Was spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i oczywiście subskrypcję. Pa!